Jesteśmy w Warszawie, gdzie toczy się trzeci dzień kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Kolejne z paneli za nami. No i kontynuujemy tematy związane z ekologią, ze środowiskiem. I mam przyjemność porozmawiać z panem Arturem Warzochą, prezesem zarządu Tauron Nowe Technologie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ceny energii niestety cały czas idą w górę. Proszę powiedzieć, to będzie trudne pytanie na sam początek. Co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać, żeby chociaż odrobinę powstrzymać ten trend? Wiem, że nie ma złotej recepty i łatwej odpowiedzi, ale wierzę, że mogą pojawić się jakieś sugestie, które będą istotne, żeby rozwiązać ten problem. No my przede wszystkim namawiamy naszych kontrahentów, a to są głównie jednostki samorządu terytorialnego, ale również przedsiębiorcy do tego, żeby wchodzili w energooszczędność, to znaczy wtedy, kiedy jako spółka, my jesteśmy spółką, która odpowiada za utrzymanie i modernizację oświetlenia. Wiadomo dzisiaj, z jakich technologii można skorzystać po to, żeby to oświetlenie było bardziej wydajne, sprawnie działało, żeby było energooszczędne, a tym samym, żeby zostawiało w kieszeniach czy w budżetach właściwie jednostek samorządu terytorialnego, czy w kieszeniach przedsiębiorców jak największą ilość pieniędzy właśnie wygenerowanych w ramach tych oszczędności. No to jest taka rada, jeżeli chodzi o obszar, w którym nasza spółka, czyli Tauron Nowe Technologie działa. Na pewne rzeczy na pewno nie mamy bezpośredniego wpływu. Duża jest tutaj rola oczywiście wszystkich tych, którzy odpowiadają za procesy legislacyjne, za politykę międzynarodową, na to, jak wybrzmi polski głos na arenach międzynarodowych czy unijnych. Tu jest duże pole do popisu i patrzymy na to, co też władze polskie robią co mogą, żeby zminimalizować koszty, które bezpośrednio obciążą odbiorców, w tym głównie odbiorców indywidualnych, ale również myślę o przedsiębiorcach. Także no tutaj my potem odpowiadamy za dostarczenie energii elektrycznej i tak jak powiedziałem, no bezpośredniego wpływu na cenę tej energii nie mamy. Natomiast poprzez wdrażanie nowych technologii, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, poszukiwania nowych technologii, które w sposób tani, efektywny będą również koncentrowały się na tym, żeby wyprodukować energię elektryczną, jesteśmy tutaj cały czas, że tak powiem, na pierwszej linii frontu i z tą rzeczywistością i z tą materią się zmagamy. Powiedział pan o nowych technologiach, o nowoczesnych rozwiązaniach. Wczoraj rozmawialiśmy z państwem o projekcie Smart City, a dzisiaj chciałabym pana zapytać, jakie macie państwo plany, jeżeli chodzi o rozwój zielonych miast, czyli tych miast napędzanych zieloną energią? Mamy tutaj już pewne doświadczenia. Mówiąc o zielonym mieście, może należałoby rozróżnić takie dwa obszary, w których my jesteśmy w stanie jako spółka działająca w ramach grupy energetycznej się odnaleźć. Ten pierwszy, może taki bardziej przyjemny i trochę prostszy, to jest ten obszar związany z estetyką. Mówiąc zielone miasto, mamy na myśli miasto przyjemne dla oka, ładne, zielone, pełne przyrody, ładnie oświetlone. No i właśnie jako spółka, która utrzymuje oświetlenie, jesteśmy w stanie zarówno doradzić to, jak wydobyć pewne walory takiego miasta poprzez odpowiednie ustawienie oświetlenia, zastosowanie odpowiednich technologii oświetleniowych, jak najnowocześniejszych rozwiązań, takich, które spowodują, że będziemy się czuć tak jak w tym niejako miejskim salonie, prawda, w tej przestrzeni publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o zielone, czyste, ekologiczne miasta, takie, w których produkowana jest energia, dostarczana poprzez sieci dystrybucyjne do odbiorców, zarówno tych, którzy produkują, ale tych, którzy są odbiorcami indywidualnymi, no to staramy się wdrażać te wszystkie nasze nowoczesne rozwiązania i namawiać do tego również tych, którzy zarządzają jakimiś fragmentami przestrzeni publicznej czy przestrzeni mieszkalnej. W tej chwili na przykład na terenie aglomeracji górnośląskiej czy górnośląsko-zagłębiowskiej wdrażamy taki projekt razem z jedną ze spółdzielni mieszkaniowych na terenie jednego z miast tej konurbacji, gdzie budujemy na dachach bloków
przy okazji powiem, że to jest no, już infrastruktura zastana, czyli taka, która już ma, liczy sobie kilkadziesiąt lat. Panele fotowoltaiczne. Te panele produkują energię elektryczną, która potem zasila to osiedle mieszkaniowe i bezpośrednio trafia do odbiorców. Realizujemy również na terenach miejskich czy na terenach gminnych takie ambitne projekty, które można dzisiaj już pod pewnymi warunkami nazwać na przykład Zielona Wyspa, czyli oferujemy obok fotowoltaiki, czyli instalacji fotowoltaicznej, również magazyn energii. Niedługo będziemy oddawali pierwszą tego typu zieloną wyspę, można powiedzieć. On nie do końca będzie ona jeszcze zielona w pełni, czy samowystarczalna w pełni, ale będziemy o tym opinię publiczną informować, dlatego że widzimy pewien potencjał do tego, żeby tego typu przedsięwzięcia realizować. Możemy mówić również, mamy też pewne doświadczenia o klastrach energetycznych. No, temat dzisiaj tak nie do końca rozpoznany i nie do końca wdrażany, czyli spółdzielnie energetyczne, czyli takie spółdzielnie, które produkują przede wszystkim na własne potrzeby, ale również potrafią sprzedawać w ramach wąskiego czy też dość ograniczonego grona odbiorców energię elektryczną. To są też ciekawe rozwiązania, które można wdrażać. Naszym takim ostatnim sukcesem, którym chciałbym się pochwalić, to jest układ kogeneracyjny, który akurat tak się składa, że Tauron Polska Energia działa na obszarze czterech województw, tym między innymi województwa śląskiego i również małopolskiego, gdzie też mamy do czynienia częściowo z kopalniami węgla kamiennego. Mam tutaj na myśli kopalnię węgla Brzeszcze, gdzie przy pomocy specjalnych silników wychwytywany jest, znaczy w specjalnej instalacji wychwytywany jest no, groźny metan, metan groźny dla procesu wydobywczego, dla górników bezpośrednio w to zaangażowanych, ale również niebezpieczny ze względu na jego szkodliwość w momencie wydostania się do atmosfery. Ten metan jest wychwytywany i przetwarzany na energię elektryczną i energię cieplną, która potem zasila sieć i trafia do naszych odbiorców. Bardzo ciekawy projekt, wziąwszy pod uwagę to, że w 2039 roku Polska według podpisanych dokumentów i porozumień ma odejść od węgla, a złoża metanu oczywiście będą wtedy nadal dostępne pod ziemią, można tego typu instalacje zastosować w innych lokalizacjach i w ten sposób również wytwarzać energię elektryczną, czy też energię cieplną, no, unieszkodliwiając ten metan przy okazji i nie zanieczyszczając atmosfery. Także pomysłów jest wiele. Akurat nowe technologie, pewnie części z Państwa kojarzą się z tym, że my dzisiaj wiemy, jakie mamy dostępne, bądź nad jakimi pracujemy, bądź nad jakie będziemy chcieli rozwijać, ale jeżeli się spotkamy tutaj za 2, 3, 4 czy 5 lat, będziemy najprawdopodobniej rozmawiać już o czymś, o czym dzisiaj nie mamy zielonego pojęcia. Zielonego pojęcia, a kto, co będzie bardzo ciekawym rozwiązaniem, a być może za 10 lat, a bądź za 2 dekady będzie już to rozwiązanie powszechne, przyjęte do szerokiego użytku i bez którego nie będziemy sobie wyobrażać życia. Zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii to jedyny dobry zwrot, jedyny dobry kierunek, ale jak to wygląda realnie, jeżeli chodzi o przechowywanie tej pozyskiwanej energii? Czy to jest problem, mamy kłopot z infrastrukturą, czy jesteśmy na to przygotowani, żeby faktycznie ją gromadzić? No ja myślę, że nie wywołam żadnego skandalu, ani też kryzysu, prawda, energetycznego, jeżeli powiem, że pewien problem pojawił się latem tego roku, prawda? Mam na myśli przeciążenie sieci, która nie była w stanie odebrać, mówię teraz o skali całego kraju, nadmiaru wyprodukowanego prądu właśnie z instalacji farm fotowoltaicznych, może bardziej instalacji fotowoltaicznych, bo mamy tutaj na myśli prosumentów i te małe przydomowe instalacje fotowoltaiczne. No, nasunęło się od razu samo jedyne rozwiązanie, które dzisiaj jest dostępne, ale które też trzeba umiejętnie wdrożyć i rozwinąć. Być może powinien pojawić się jakiś dedykowany do tego program wsparcia szczebla już rządowego, czyli magazyny energii, magazynowanie tej wyprodukowanej przez OZE, przez w tym wypadku przez instalacje fotowoltaiczne z tej
tej energii po to, żeby ją potem spożytkować wtedy, kiedy no, dojdzie do jakiejś przerwy w dostawie prądu, mówiąc tak najbardziej enigmatycznie. Mówiąc o magazynach energii, my przede wszystkim dzisiaj kojarzymy wielkogabarytowe tego typu rozwiązania, które są bardzo drogie i które też wymagają jakiegoś wsparcia, dlatego że no czasami ich koszt przerasta często możliwości inwestora i to nawet wtedy, kiedy mówimy o inwestorze publicznym, czy też jednostce samorządu terytorialnego, czy też przedsiębiorcy, który sobie dobrze radzi na rynku i ma dobre obroty. Małe przydomowe magazyny energii mogą się okazać tanim, dość tanim powiedziałbym, powszechnym rozwiązaniem, prostym do tego wszystkiego w obsłudze, które to w skali masowej rozwiążą ten problem, o którym mówiłem na początku, czyli no, niewydolność sieci, która notabene, to trzeba też powiedzieć, ukłon złożyć wielki w stronę tych wszystkich, którzy zajmują się dystrybucją, jest cały czas rozwijana, przynajmniej mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o Tauron, Polska Energia, Tauron Dystrybucja cały czas pracuje nad tym, żeby te sieci były bardziej pojemne, wydolne, sprawne i niezawodne. Podczas debaty został poruszony też temat elektromobilności, samochodów hybrydowych. Wiem, że Państwo dosłownie moment temu wymienili 1/4 swojej floty. I teraz pytanie, bo nie poczekaliście na Izerę. Czy mam rozumieć, że plany na najbliższą przyszłość to kolejna wymiana floty, kiedy pojawi się, miejmy nadzieję, na polskich drogach? No, całe szczęście dla projektu Izera. Zakup floty ma to do siebie, znaczy flota samochodowa ma to do siebie, że się amortyzuje. Bo ona cały czas jest w ruchu, jest wykorzystywana, ona służy nam do pracy, więc taka nadzieja jest. Byłem pytany zresztą tutaj na kongresie, czy popieram ten projekt. Oczywiście popieram, tak jak kiedyś byłem zafascynowany rozwojem polskiej, w trudnych warunkach komunizmu polskiej motoryzacji, tak dzisiaj widzę, że przychodzi ten drugi taki ciekawy historycznie moment, czyli rozwój polskiej elektromobilności i temu właśnie ma służyć projekt Izera. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że nam się udało wymienić już w 1/4 naszą flotę samochodową. Sposób na to był bardzo prosty, no bo kiedy się ten pomysł pojawił i kiedy okazało się, że my możemy z naszym dostawcą też wynegocjować sensowne dla nas pod względem finansowym warunki, najpierw zobaczyliśmy, przejrzeliśmy, kto mógłby korzystać w sposób taki nieograniczony i komfortowy z takiego samochodu, mam na myśli pracowników. Wytypowaliśmy taką grupę pracowników, którzy dzisiaj spokojnie przemieszczają się tymi samochodami elektrycznymi bez zbędnych problemów. Okazało się, że to jest grupa 15 osób. I tak jak powiedziałem, 15 samochodów nabyliśmy, są w naszej dyspozycji, promujemy przy okazji elektromobilność i jak tylko będziemy, jak Izera wyjedzie na drogi i będziemy ją widzieć, na pewno będziemy się zastanawiać, co zrobić, żeby ją zdobyć. Oczywiście ona będzie produkowana niedaleko. To jest też dla nas, którzy działają na terenie Taurona, czyli między innymi województwa śląskiego, bardzo ważne, że elektromobilność będzie się rozwijała również pod względem produkcji samochodów na terenie działania Taurona. A poza tym, no cóż, udowodniliśmy też, zakupując czy przyjmując te samochody elektryczne, że nie jesteśmy hipokrytami. Nie tylko budujemy stacje ładowania, nie tylko mówimy o potrzebie elektromobilności, ale również te idee wdrażamy w życie i sami się do nich stosujemy. No to mamy już jeden punkt na liście to do. Jaki jeszcze mogę dopisać, jeżeli chodzi o przyszły rok? Jakie macie Państwo plany? Za co trzymać kciuki? Ja myślę, że będziemy intensywnie pracować nad rozwojem infrastruktury do ładowania, bo widzimy, że jest to koło zamachowe. Sprzedaż samochodów i rozwój infrastruktury to są takie dwa koła zamachowe, które działają na zasadzie pewnego sprzęgnięcia. To znaczy jedno napędza drugie i odwrotnie. Skoro tak jest, skoro jest taki dynamiczny wzrost prognozowany, to trzeba się gdzieś ładować. Musimy wybudować jak najwięcej publicznych, ogólnodostępnych stacji, punktów ładowania, po to, żeby nie było problemu z przemieszczaniem się.
A drugi pomysł, o jakim myślimy, to jest rozwinięcie tej idei magazynowania energii. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie zmiany. Podpowiadamy również różnym opiniotwórczym kręgom, żeby o tym informowały naszego ustawodawcę, że jest taka potrzeba i że to powinno również uzyskać konkretne wsparcie ze strony rządu. I mam również nadzieję, to już takie trzecie moje marzenie, że będziemy mogli kolejne etapy instalacji kogeneracyjnej wychwytującej metan przetwarzany na energię elektryczną i cieplną oddawać do użytku. Proszę za nas trzymać kciuki, bo wszystko to dobrze służy, dobrze przyczynia się, dobrze służy środowisku naturalnemu, ale też przyczynia się do rozwoju takiej świadomości ekologicznej, bardzo ważnej dzisiaj w całym społeczeństwie polskim, wśród wszystkich odbiorców. Bo spokojny jestem o przedsiębiorców, oni już coraz częściej mówią, że mają takie ambitne plany, żeby nie pozostawiać po sobie w ogóle śladu węglowego. My im tego w najbliższym czasie pewnie nie zapewnimy, ale w dalszej perspektywie tak. Tylko, że zarówno my jako producent i dostarczyciel, dystrybutor energii musimy o tym pamiętać i się do tego przyłożyć, biznes, ale również społeczeństwo. Powiedział Pan, że to marzenia, marzenia są po to, żeby je spełniać, więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że jak się spotkamy tutaj w przyszłym roku, to będę mogła zapytać o te pozytywne efekty Państwa dzieła. Bardzo proszę, dziękuję bardzo.